Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj nietypowy dla mnie materiał, dlatego że obsługujemy Skodę Fabię rocznik 2000? Jakoś tak będzie. Generalnie stary samochód, który nie ma jakiejś wygórowanej wartości, chyba że sentymentalną. Natomiast jest to samochód, który został kupiony niedawno przez naszą klientkę, no i stwierdziła, że po poprzednim właścicielu musi go doprowadzić do ładu. Teraz pytanie, jakie usługi opłaca się tu w ogóle wykonać? I to chciałbym poruszyć w tym materiale, dlatego że nie wszystko warto zaprezentować, zaproponować klientowi, ale też niektóre rzeczy trzeba w jakiś sposób obsłużyć. Słuchajcie, zapraszam Was na szkolenie detailingowe 4-dniowe. 1 lipca do 4 i 15 sierpnia, 12 sierpnia do 15 mamy zapisy na szkolenia. W lipcu 2 miejsca, w sierpniu jeszcze 3 miejsca wolne. Słuchajcie, na tych szkoleniach uczymy oklejania. Zobaczycie, jak wykleić takie wnęki klamek, jak wykleić słupki, jak wykleić próg zaanurkowe. Podstawy, ale jednak pozwalające Wam ruszyć z folią. Oczywiście zabezpieczenie będzie też również uskutecznione z powłoką ceramiczną, no ale folie i powłoki są właśnie najistotniejszym elementem. Co prawda, żeby móc coś zabezpieczyć, najpierw trzeba to przygotować. Tutaj renowacja reflektorów Was czeka, czeka Was polerka, czeka Was szlifowanie lakieru, czyli całkowite możliwe przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia. Oczywiście pranie wnętrza to jest taka niezbędna rzecz, tak żeby całościowo było to dopełnione, no i marketing branżowy, czyli coś, co pozwoli Wam zarabiać, pozwoli Wam pozyskiwać klientów. Tego wszystkiego dowiecie się na naszym 4-dniowym szkoleniu, które realizujemy raz w miesiącu. Jeżeli jesteś zainteresowany, napisz do nas wiadomość. Koszt takiego szkolenia to 4000 zł, czyli 1000 za dzień. Zapraszam. Me and the bolos bump and again. Me and the bolos bump and again. Break out your bad baby, break out your bad. Break out your bad baby, break out your bad. Me and the bolos popping up again. Me bomb clat, baby and again. Break out your bad baby, break out your bad. Break out your bad baby, break out your bad. Jumping, flexing, no, no. I just want to know. Gucci blessing, no, no. Bless on blessing, no, no. And I know when you ride, bless on going. You'll be something in my life, bless on going. Everyone, jumping, flexing, no, no. I just want to know. Gucci blessing, no, no. Bless on blessing, no, no. And I know when you ride, bless on going. You'll be something in my life. Bless and love me. Hey, what? Ooh-la-la-la. Ooh-la-la-la. Aye. Ooh-la-la-la. Ooh-la-la-la. Aye. Me and the bolos won't pan out again. Me and the bolos won't pan out again. Break out your back, baby, break out your back. Break out your bad, baby, break out your bad. Me not a bolos popping up again. Me bobo clap, baby, not again. Broke out your bad, baby, break out your bad. Break out your bad, baby, break out your bad. Słuchajcie, ta Skoda Fabia, tak jak wspomniałem na początku materiału, dobra, jeszcze raz. Słuchajcie, ta Skoda Fabia, tak jak wspominałem na początku materiału, została świeżo zakupiona przez naszą klientkę, która stała się właśnie naszą klientką przez to, że to skupiła właśnie. Zadzwoniła z prośbą o ofertę detailingu wnętrza. Zależało jej po prostu na wypraniu foteli i doprowadzeniu tego samochodu do najlepszego stanu pod kątem usunięcia śladów po poprzednim właścicielu, czyli dosyć dużej ilości zabrudzeń.
No i generalnie wiedząc, z czym mam do czynienia, czyli samochód, który jest stary, który jest niezbyt wygórowany, jeżeli chodzi o cenę, no trzeba dobrać te usługi odpowiednio adekwatnie. No i tutaj tak naprawdę ja nie mam litości, nie ma tutaj u nas żadnej możliwości negocjacji, dlatego że mówimy o podstawowych usługach. Nie da się zrobić słabo prania, nie da się słabo zrobić detailingu wnętrza. No albo robimy to porządnie, spędzamy na tym kilka godzin i klientka płaci tak samo jak klient z Mercedesa A-klasy nowej, która też jest trochę zabrudzona, no albo po prostu klientka decyduje się na skorzystanie z myjni. Ja tutaj swoją drogą w telefonie wskazałem tej pani, że może warto by skorzystać z usług po prostu podstawowej myjni, która może nie zrobi tego tak pieczołowicie, ale zdecydowanie taniej, no bo tutaj usługa łącznie wyszła 1300 zł i już Wam to rozbijam na poszczególne segmenty. Cztery stówki, pranie foteli. Słuchajcie, chłopaki do tego wykorzystali, w sensie moi pracownicy, Tornadora z Benbowa. To jest akurat jeden z świeższych zakupów. Ostatnio w Mister Cleanerze musiałem się wyposażyć w drugi Tornador, bo pierwszy, który miał aż 6 lat, w końcu delikatnie zaczął przerywać. Nie wypuszcza nam tego płynu tak, jakbym sobie tego życzył. Oczywiście jakiś tam mały serwis zrobiliśmy, wymieniliśmy rurkę i Mister Cleaner właśnie nam w tym pomógł, żeby zorganizować części i nawet nam to zrobili. Może nam to zrobili po koleżeńsku, więc nie mówię, że mają taką usługę w ofercie. Natomiast musiałem się zaopatrzyć w nowego, więc tutaj już polecajka, gdyż pranie foteli, szczególnie takich, które nie mają jakiegoś takiego rozlanego płynu gdzieś tam w głąb gąbki, można spokojnie zrobić tornadorami, nie trzeba tutaj ekstraktora używać, a szczególnie jak zależy nam na czasie wyschnięcia. Co prawda mamy dzisiaj super pogodę, jest 30 stopni, więc fotel wyschnie bardzo szybko, no ale mimo wszystko nie trzeba było odciągać tego syfu. Tornador sobie w zupełności poradził, żeby wyprać powierzchnię tego zewnętrznego pokrycia, poszycia. Oczywiście finalnie przebonetowaliśmy tak, żeby zebrać ten syf, no bo wiadomo, że atak piórchem i atak nam rozpuści to wszystko, no ale gdzieś to trzeba z powrotem wciągnąć. Cztery stówki, cały komplet. Jeżeli chodzi o wnętrze, kolejny temat to detailing wnętrza, który polega u nas na tym, że odkręcamy fotele, tak jak zresztą możecie zobaczyć, no i tornadujemy na sucho wykładzinę po to, żeby pozbyć się piasku, następnie tornadujemy na mokro, żeby wyprać, żeby tego zapachu się pozbyć, żeby to odświeżyć dosyć znacząco. Oczywiście takie pokrowce na kierownicę będziemy zdejmować, takich rzeczy nowo właścicielka nie chce, także o, ja wspomogę chłopaków tutaj moją siłą troszeczkę. No i wszystko będzie wyczyszczone, oczywiście kierownica, wszystkie przełączniki, deska, boczki, wszystko wypędzelkowane zgodnie ze sztuką detailingu, którą Wam od kilku lat już w sumie przedstawiamy. Pamiętajcie jedynie, żeby dobrze uskutecznić detailing wnętrza, najważniejszym elementem jest oświetlenie. My tu co prawda używamy samorobnej lampy, ScanGrip ma w ofercie bardzo podobny produkt, ja natomiast ze ScanGripa wykorzystuję lampki czołowe, lampki inspekcyjne do lakieru, ale ta do wnętrza jednak, która ma możliwość podłączenia do prądu i ma bardzo dużo tego światła, w zupełności mi pasuje. Może nie wygląda tak pro, ale że zrobiłem ją sam, to mam do niej po prostu duży sentyment, więc nie śmiejcie się, a inspirujcie. Jest to zwykła taka lampa, którą mamy na ścianach, którą możecie wszędzie dookoła zobaczyć, chociażby tam, która została po prostu przytwierdzona trytytkami, trochę kleju na gorąco do uchwytu z poprzedniej lampy. Poprzednia lampa, taka allegrowa, jakbyście jej szukali, żeby znaleźć taki teleskop, znajdziecie ją pod tytułem lampa pod silnik. To jest taka po prostu lampa pod silnik na wtyczkę do gniazdka zapalniczki między innymi, ale jest bardzo, 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 bardzo niewydajna, więc lampę od razu wyrzućcie do śmietnika,
zastosujcie sobie swoją, tylko teleskop wykorzystajcie, chyba że ktoś ma po prostu jakiś fajny namiar na takie teleskopowe chwytaki, wtedy będzie naprawdę spoko. A, no i komfort pracy też istotny, my tutaj używamy poduchy od POKA, która jest stosowana na siedziskach, taką poduchę żeśmy sobie zaadoptowali, żeby właśnie mieć klęcznik. Też bardzo wygodna sprawa i tym sposobem możemy sobie operować przy samochodzie z dobrą ilością światła, z dobrymi sprzętami do ergonomii pracy. Nic nam nie jest straszne. Jak teraz się przyglądam, tutaj Kuba używa Deturnera Ready Interior Cleaner, także jak czasami ktoś zarzuca, że my pracujemy tylko na zasadzie promowania produktów, nie, my tymi produktami przede wszystkim pracujemy, a to, że Wam je pokazujemy, to jest jakiś tam dodatek. Co prawda tutaj w międzyczasie jeszcze, no zobaczcie sobie klosz, klientka postanowiła pokusić się o ich renowację, dlatego że no, nie ma innej metody poza po prostu szlifowaniem i wypolerowaniem. No my finalnie zasugerowaliśmy również oklejenie folią i to już jest taka usługa, powiedzmy, do zastanowienia się przy tej klasie samochodu, bo właścicielka zadała wprost pytanie, czy nie taniej będzie wymienić lampy. I szczerze, byłoby taniej. Natomiast właścicielka nie ma umiejętności manualnych, żeby wymienić sobie klosze czy lampy, w związku z czym i tak musiałaby zapłacić komuś za usługę wymiany tego. No niestety usługi w dzisiejszych czasach tanie nie są i już nie będą. A jak nie masz szwagra, brata, kogokolwiek, kto jest w stanie ci coś takiego zrobić, no to musisz się liczyć po prostu z kosztami pracy tego typu. No więc tutaj Kuba, menadżer, który dzisiaj zamiast menadżerowania bawi się w oklejanie, zabezpiecza klosze tak, żeby po tym szlifowaniu były przygotowane, były już naprawdę zrobione raz, a dobrze i już właścicielka będzie mieć problem z głowy. Sami sobie zobaczcie efekt przed i po. One niestety w środku są już troszeczkę zużyte, ale na to wpływu my już przynajmniej nie mamy, natomiast jeszcze trochę pracy zostało. Ja co prawda chciałem Wam jeszcze Was zaprosić na drugie stanowisko, żebyście sobie zobaczyli, nad czym pracujemy, bo to jest taki nasz core biznesu, a takie dodatki po prostu wpadają raczej co jakiś czas i też czasami fajnie jest popracować w odmiennych warunkach. No i właśnie dla tych upierdliwych lokowanie produktu i nie chodzi wcale o AquaZdrój, natomiast chodzi o Kovaxa, tutaj szczególnie mogę Wam bardzo polecić, oni mi za to nie płacą, ale i tak polecam, bo jest po prostu super. Magic Disc, to jest już szczególnie na Rupesa o skoku 6 mm, Scorpio, zarąbistą robotę robi, jak macie klosze, które są bardzo twarde, albo po prostu chcecie sobie bardzo przyspieszyć robotę, a finalnie nie boicie się, że nie wyjdziecie z tych rys, bo kleicie PPF-a, który i tak te rysy przykryje, no to bardzo polecam właśnie tego Magic Disca na dużym padzie. Robi rewelacyjną robotę, szlif idzie po prostu jak po maśle, a kolejne gradacje oczywiście papiery Kovaxa na sucho, a Silex, Buflex i wiecie co robić. Ja wiem, że właśnie większość z Was zaczyna właśnie z takimi fabiami, z detailingiem takich normalnych, prostych samochodów. Natomiast ja zawsze będę Wam sugerować, żebyście skierowali swoje usługi głównie do takich klientów, czyli nowe samochody. Właściciel tego samochodu kupił niedawno tą RAV4 i przyjechał raptem po 1000 km właśnie na zabezpieczenie lakieru, żeby mieć święty spokój. W tym samochodzie taki zakres dosyć standardowy, czyli bezbarwna folia, wnęki klamek, cały front. Będziemy również zabezpieczać powłoką ceramiczną cały lakier. No i już mamy zrobione troszeczkę pracy. Natomiast tu już taka ciekawostka i nowość u nas i pokażę Wam, gdzie też my lokujemy swoje pieniądze, w co inwestujemy. No i taka też może takie potwierdzenie i dowód tego, że nasze sugestie nie są tylko pomysłem na Waszą pracę, Wasz biznes, tylko naszą strategią, którą też realizujemy. Bo w RAV-ce mamy oklejone z brytu, maskę oklejone z brytu, błotniki, jakby ktoś nie wiedział, co to jest z brytu, czyli po prostu połać folii, którą sami sobie ręcznie docinamy. Natomiast zderzak, też moglibyśmy go zrobić z brytu, ale nie zrobimy. Mógłbym zamówić formatkę, ale nie zamówimy. Będziemy sobie plotować własną formatkę i tu już Was zapraszam do poczekalni, gdzie mamy swój własny ploter, kupiony za swoje własne ciężko zarobione pieniądze. No i ten ploter będzie nam właśnie dzisiaj, mamy tam specjalistę, który nam go tam przygotowuje, ale ten ploter za chwilę nam przygotuje formatkę na zderzak, także już pierwsze zlecenie ploter będzie nam, można powiedzieć, zwracać. Mam nadzieję, że w czasie pracy, w ergonomii pracy, jakby w oszczędzeniu też klientowi tego poczucia niebezpieczeństwa, że ktoś tam operuje nożem przy jego samochodzie. No i
Od dzisiaj będziemy sobie właśnie korzystać z formatek, które będziemy robić sami. Oczywiście nie musicie kupować plotera do waszego biznesu małego, lokalnego, natomiast no my już gdzieś tam jakąś skalę powoli zaczynamy osiągać, że jest to takie urządzenie trochę stające się niezbędnym. Ponadto też staramy się w swojej strategii dać narzędzia naszym klientom, które pomogą im wybrać naszą firmę bardziej niż inną. Czyli chcemy im zapewnić jeszcze większy wachlarz usług. Co prawda wiadomo, każdy z was może zamówić gotowe formatki. Natomiast my nie tylko będziemy je zamawiać, ale będziemy je sami robić, sami przygotowywać. Chcemy te formatki sami edytować po to, żeby móc zawinąć folię wszędzie, gdzie to tylko możliwe. Żeby nie były to tylko takie standardowe formatki, a byłyby to formatki przygotowane w jak najlepszy sposób, to jest tylko możliwe. I ploter, który będzie tu stać i plotować nam folię, ma być dowodem dla klienta, że jego samochód jest w bezpiecznych rękach. Mam nadzieję, że ta strategia pomoże nam znaleźć jeszcze większą ilość klientów, pomoże nam utrzymać wysokie ceny i wysokie standardy na bardzo długi okres czasu i po prostu będzie takim dowodem, że nie tylko od klienta chcemy dużo pieniędzy, ale też dużo pieniędzy inwestujemy, żeby jego samochód był bezpieczny. Także was zachęcam do tego, żeby zamawiać sobie gotowe formatki, bo przyspieszają pracę, sprawiają, że oklejanie jest znacznie prostsze, znacznie przyjemniejsze. Wiadomo, nie zawsze, ale gdzieś tam, jeżeli macie obawę z cięciem nożem, to ta formatka po prostu rozwiązuje cały ten problem. Ale niestety, wiadomo, jak zamawiamy formatki, to ktoś to musi wyplotować, no i ktoś musi mieć program, musi mieć ten ploter, za to też płacicie. Pytanie, jak szybko nam się zwróci koszt w momencie, kiedy ploter kosztuje około 40 tysięcy? Pewnie nie szybko. Natomiast, tak jak mówię, to ma być strategia, która pozyskuje klientów, nam ułatwia pracę, a myślę, że te dwie wartości są warte tych pieniędzy, ale oczywiście zrobię wam osobny materiał o tym, czy warto mieć taki ploter, co już dzięki niemu uzyskaliśmy, jak się na tym pracuje, czy było warto, czy nie. Także śledźcie, obserwujcie, łapkujcie materiał, subskrybujcie kanał, a tymczasem was zostawiam jeszcze z dalszą pracą nad Skodą Fabią. Wy sobie zobaczcie, jak ona finalnie wyjdzie, czy było warto 1300 zł, oczywiście z wydrukowanym paragonem. Także dajcie znać, czy dużo, czy mało za taką robotę. Oczywiście jeszcze nie wspomniałem, Fabia była umyta. Plus quick detailer. Taka podstawa z zewnątrz, bo przy takim samochodzie raczej więcej nie ma sensu. Natomiast taka podstawa u nas przynajmniej musi być zrealizowana. We pick it. Dancing, dancing, yeah, pick it. Yeah, yeah.